więc to też jest do wywalenia. Parę rzeczy jest niepotrzebnych, ale nie, że wytniemy se sądy, bo one są niepotrzebne. Potrzebne są. To tak jakbyście, kurna, mieli wadę wzroku albo widzieli gówno przed sobą, to zamiast posprzątać to gówno sprzed siebie, żeby na niego nie wdepnąć, no to byście sobie wydubali oczy, nie? Tak na chłopski rozum, 2,5 ma niższy skok tłoka. W lewo, w prawo? W prawo. Niższy skok tłoka, a 2,8 i 3 litry ma większy. Większy skok tłoka i dlatego to, co się kręci tak niżej, to może się kręcić... Znaczy to, co się kręci tak, to może się kręcić wyżej. A to, co się kręci tak, no to ma większą siłę z dołu, ale za to góra puchnie. O kurwa! No tak nie było widać, tylko strzały, nie? Musi się nagrzać. Aha, musi się nagrzać. No jak to? To niech się nagrzeje chwilę, niech chodzi. Ale ona już pali, co? No. Ale ja lubię ten zapach. Ale wiesz co, tak jak siedzę sobie? No. Tak na, po reakcji na gaz czuję, że z tym kolektorem od 2.0 jest inaczej. Inaczej, nie? Jest słabiej, no. Tak przy dole. No. Ale to jest na benzynie, a jak włączysz na gaz, zobacz sobie, że inaczej będą, inaczej się będzie wkręcać od dołu. Weź, włącz gaz. Gdzie to masz tam? Tu. No i teraz próbuj. Tylko teraz się rozłączył, nie wiem. Coś mu świruje. On taki jest przymulony jakby od dołu, nie? Na tej benzynie. No właśnie. I właśnie... No, i co? Inaczej było, no. No. Ale ja zauważyłem, że gaz ma tak, że on... Jakoś tak w średniej i dolnej partii obrotów lepiej działa, niż to jest tyle, nie? Tak. No właśnie od dołu gaz na gazie jakby lepiej ciągło, no niby. A później się kończy. To zauważyłem, że no. Jest taki bardziej jak diesel. Tak. Na gazie, nie? Aha, tak. A na benzynie jest taki elastyczny, ale no. Wyższe partie obrotów są spoko. Tak. Nie? A znowu przy tym kolektorze na benzynie właśnie, on tak niby je... On ciągnie od dołu lepiej, ale właśnie tak przy wolnych on jakby się chciał zmulić, jakby go zadławiało... No. Zdławiało go trochę, nie? Sam czujesz, jaka jest reakcja na gaz, nie? Szybka. No, taka... Trzymaj się w miarę. Cacy! Graj i buczy, naucz się! To jest to, o czym ci mówiłem, no. Czyli ty nie możesz puścić gazu całkowicie, bo... No. Ja wytłumaczę, o co tu chodzi. Czekaj. No. O to tu chodzi, że jak... jest tak to ustawiony ten program, że nie możesz puścić gazu całkowicie, bo jak puścisz gaz całkowicie, no. To zamykają się wtryskiwacze benzynowe i nie podaje paliwa. Mhm. Więc nie masz czego tak strzelić. Po prostu jest zamknięte i gówno, bo to ma za zadanie, że jak puścisz gazu całkowicie i redukujesz biegami i hamujesz, to wtedy samochód staje się ekonomiczny, bo nie podaje paliwa. Aha. Ale jest w takim zakresie mapa opóźniona właśnie po to, żebyś miał bardzo niskie obciążenie na wysokich obrotach, czyli musisz dotknąć lekko gazu, nie puścić całkowicie, żeby nie zamknąć wtryskiwaczy. I w tym momencie masz szansę mieć ogień. I dopiero powyżej 3500 obrotów. Tak jest po prostu, nie? I dlatego... Czekaj, muszę to spróbować. Czekaj, niech se pojedzie, Janusz. I nie odpuszczaj gazu do końca. O właśnie, ok. Ale chodzą marchewy! Pięknie! Jest to dobrze. To jest to. No. No ale i widzisz. Będzie. I jeszcze później jedynka, zmiana i marchewa i strzał to... No właśnie, więc widać, że
jeżeli chcesz mieć marchewy, użytkownik, jeżeli chce mieć marchewy, to je ma. A jeżeli ich nie chce mieć, to ich nie ma. No. Nie ma tak, że on zawsze strzela. To już nie jest to auto. No nie. To już jest zmienione auto. No tak. A jeśli komuś kurwa nie podoba, to jest jakiś zajanuszowany Janusz. Nie wiem. Przecież no to nie jest wiem. Piękne, no. Normalnie. Kto to jest piękne. Siedzi? Mi się podoba. Ja już mi się najeżył mi się sutek. A zwłaszcza, teraz. Że ja upalam tym autem, to tak, że to będzie kurwa jeszcze dość szybko odcina, to będzie furora. I jeszcze przy odejściu z krzyżówki. Po prostu będzie wyglądał profesjonalnie, tak. Chociaż tak naprawdę nic się nie zmieniło. Tak jest. Tak. Ale wiesz. Placebo. Jakie to jest piękne. No generalnie nawet chodzi o to, żeby, zakręcę chociaż. Chodzi o to, żeby człowiek czuł się dobrze, tak. W swoim aucie. Nie? No dobra, zabieram sobie grabki i łopatki. Spierdalam z tej piaskownicy. Pakuję sobie do środka. Jeszcze trzeba będzie podejrzeć ten właśnie. No. Bo jest już wgrany trochę lepszy soft. No. Zobaczcie, jak to jedzie. Żeby to skończyć, to trzeba będzie właśnie podejrzeć. Podejrzeć, czy nie przesadziłem z czymś, nie? Bo każdy silnik też jest inny. No. I może być tak, że jeden soft do jednego pojazdu będzie dobry, idealny, będzie chodził, a w drugim na przykład będzie powodował spalanie stukowe. Nie? Co prawda są to i tak wszystko bezpieczne granice, że nie jest to przesadzony program, że ktoś na pałę po prostu wziął, przyspieszył, bo ja widziałem takie programy, że kurwa były przyspieszone tak, no. Że to aż kuźwa nie miało prawa jechać. Nie? I dlatego to harchało, dawka paliwa w ogóle ruszona, nie wiem po co. Ja nie ruszam w ogóle dawki paliwa w tym przypadku. Nie? Uh-huh. Chodzi o to, że on tak czy siak jakoś sobie poradzi, małą korektę można narzucić, ale w niektórych softach było po prostu na pałę zwiększona dawka paliwa, ale po cholerę. I dlatego samochód zalewa, śmierdzi wachą, nie przepala, a na zimnym to już w ogóle faluje wszystko i gówno. I po cholerę takie gówno robić. Ale jeszcze trzeba, żeby to dokończyć do... Tak jak, żeby zrobić dobrze, bez hamowni wystroić pojazd, no to trzeba podejrzeć mu logi z czujniku spalania stukowego, zobaczyć, czy właśnie będzie mu to pasowało, czy nie. Rozumiesz, żeby nie uszkodzić silnika, chociaż tak czy siak ten program nie powinien ci uszkodzić silnika, z racji tego, że ja już tyle ile tego gówna przerobiłem, to już wiem, jaka jest mniej więcej średnia tego wszystkiego, że można wystartować z tym, nie zniszczy to silnika, bo w razie czego czujnik spalania stukowego i tak mu opóźni do tego stopnia zapłon, że będzie to bezpieczna granica, ale będzie to czuć na przykład, że samochód straci moc. Czyli teraz by zatankował 9,5, no. I jakbyś miał 9,8, tak. To autobus słabło z racji tego, że czujnik spalania stukowego na pewno wykryłby stuk i opóźniłby zapłon do bezpiecznej granicy, żeby nie uszkodzić silnika. Tak. I to jest tak, że... No i dlatego właśnie spada ta moc, bo on ten zapłon sobie opóźnia, gdzie ja go przyspieszałem. Po prostu. Cała filozofia. Więc tylko sprawdzimy później, czy logi są ok, ewentualnie małe korekty. Tak. I to wszystko wynocha. Hamownia mi nie jest potrzebna. Tak. Czekaj, zakręcę się chociaż. A ja oczywiście, dawaj. No. Kręć. Daj mu miodu. No, dawaj. Dawaj, Bronek. Jedziesz teraz. Pokaż, na co cię stać. I cyk na piachu. Więcej dymu z tej rury niż z tych opon. Ale jest ja myślałem, że opony. Co? Opony. Nie no, bo tu patrz jak się zarył. No widzę. No nie bać się. Glebogryzarka prawdziwa. Dobra, jedź się przejechać, zobaczymy czy coś to, czy odczujesz jakąś różnicę w ogóle po tym programie, nie? Nierówno chodzi? Czy nierówno się jedzie? O, znowu się mandaty pootwierały. O, i cyk! Kuźwa, jak ja uwielbiam w Beskidu to miejsce. Ono jest zajebiste. Dobrze mi się kojarzy po prostu tamto, bo tam bagiety nie przyjeżdżają. I można orać tam pole, nie? Sporadycznie jakiś Janusz przyjdzie, wkurwi się i stwierdzi w sumie, że bez sensu to zrobił, bo jego życie jest bez sensu i pójdzie dalej, nie? Tak. Przyjdzie po zazdrości i pojedzie. O tak! A, i co? Poszło! No, ale dobrze idzie? No chyba tak, czekaj, bo muszę... Ja czuję tą różnicę już. Czuję, że jest wniecenie. No... Jest dobrze. No. Czekaj. Super, kuźwa, jakiegoś przyrostu może nie będzie, nie? Ale jest to przesunięty zapłon do bezpiecznej granicy. Na pewno, bo już to przerabiałem. Muszę wyjechać na jakąś mniejszą drogę. Gwinty, nie gwinty. No tak. Lewa. Ale jak na 2,5, to czuję, że on już ciągnie od samego dołu zdecydowanie lepiej, tak. Ty też pewnie, może, no jako jesteś użytkownikiem, na pewno to odczujesz, nie? Tak. I to nie jest placebo. To nie jest tak, że sobie pójdziesz na hamownię przed i po i masz tyle samo. Albo i gorzej.
tylko jest ten przyrost. Czy byś chciał, czy byś nie chciał. Pięknie. Jest radowa. Czyli coś jeszcze tam... jak przy zejściu jeszcze strzela, nie? No tak, bo... Boże, to kuźwa... Januszostwa potrafią zapierdzielać, pędzić. To, dawaj tam prosto. I no, na drogę sobie wyjedziemy, nie? 2,5 w stosunku do 2,8 na przykład. 2,5 bo trzeba piłować, jak taką Hondę, JDM-a, bo to by dopiero idzie z górnej partii obrotów, nie? 2,8 już idzie trochę niżej. Trójak też już idzie trochę niżej, nie? Wynika to z układu korbowo-tłokowego. Po prostu. Tak na chłopski rozum, 2,5 ma niższy skok tłoka. W lewo, w prawo? W prawo. Niższy skok tłoka, a 2,8 i 3 litry ma większy. Większy skok tłoka i dlatego to, co się kręci tak niżej, to może się kręcić... Znaczy to, co się kręci tak, to może się kręcić wyżej. A to, co się kręci tak, no to ma większą siłę z dołu, ale za to góra puchnie. No bo już kuźwa... No nie wiem, no może wiecie, o co chodzi, nie? Ale właśnie Honda, JDM, to co się kręci tak wysoko, to ma dosyć niski skok tłoka, więc to dlatego takie obroty generuje, nie? Jak taka kosiarka. Prawo, lewo? Lewo. A w lewo. No. A, żeś mu dał bobu! I teraz dopnij lekko gazu. Nie, po prostu lekko trzymaj gaz i to teraz tak, dwójkę, wrzuć dwójkę. Rozpędź się do odcinki. O. Jeszcze przy zejściu. No tak, o to chodzi, rozpędź się do odcinki, teraz, tu na tej dwójce. I nie wciskaj sprzęgła, tylko daj mu schodzić z obrotów i trzymaj lekko ściśnięty gaz. Lekko gaz ściśnięty, o. Jeszcze trzymaj. No musisz się jeszcze nauczyć. Aha, nauczę się. Tak, ale widać, że coś tam podpierduje. Co, zapracamy? No jasne. Prądowo idzie. A, dał mu! Dał mu! Kurwa, dał mu! I cyk dwójeczka! Yeah! To jest power! Kurwa! Raz, dwa, trzy! Jeszcze strzeliło. Ale idzie. Mnie to kręci, po prostu ja czuję, że żyję. Te rondo jebali teraz pięknie. To jest zapach gumy i tego oleju przepalonego z silnika, nie? Kuźma, a tyle radości. Aż mi się sód najeżył. Naprawdę. Kurwa, no ciebie ja w indole, ale normalnie sposób. Ale czujesz jakąś różnicę? Że to czuję, jest lepiej. No właśnie. Jest trochę lepiej. Tak, teraz czuję, że silnika jest inna, co? Tak. Teraz? Nie ma wątpliwości, że na pewno nie jest gorzej. Bo idzie w skali obrotów całej skali obrotów i... Tylko, że tutaj jest licznik od JS-a za... No ja wiem, że kręci się do 10 tysięcy, no. I cały czas teraz ogień leci. Jest pyk, pryk, 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 pryk i ogień. A wystarczy mieć przelotowy tunik i zrobiony prądem. Po prostu. Tak. Kurwa, rzeczywiście. Oddam gdzieś tam za 100 zł, chłopaki mi wgrają. To takich kurwa Januszy to już też przerabiałem. Przyjechało to kurwa, bo się pojanuszowali na program za 100 zł, a później wpaduje im kurwa samochód, silnik i weź w dół napraw. To ja we Vanosa będę chował, to w ogóle wywalił, bo to jest tylko i wyłącznie ekonomia, a nie wpływa na kurwa żadną moc, tak na dobrą sprawę. Więc to też jest do wywalenia. Parę rzeczy jest niepotrzebnych, ale nie, że wytniemy se sondy, bo one są niepotrzebne. Potrzebne są. To tak jakbyście, kurna, mieli wadę wzroku albo widzieli gówno przed sobą, to zamiast posprzątać to gówno sprzed siebie, żeby na niego nie wdepnąć, no to byście sobie wydubali oczy, nie? Żebyście nie widzieli tego gówna. No bo można do tego porównać, nie? Tymczasem Bartosz ora swoje auto. Jest zadowolony. Bardzo. No widzisz, cyk. Wracamy i jedziemy się przejechać gdzie? Do centrum, gdzieś tam, chciałeś się obejrzeć tam, kurde. Tak, pod grób nieznanego żołnierza. Także jedynka, jedyneczka, odcięcia i cyk, dwójeczka. I dwa, no. I strzał. Idzie, nie? No proszę, że idzie, ja czuję, że on idzie, dobrze. Nie? No. No i cóż teraz? Tak. On cały czas się rozpędza, patrz, paka 40. Paka 50. Dobra, hamuj, kurwa! Malina! Tak jak z tym typem. Malina, malina! Tylko się nie rozpierdol! Cich. Ty, ale idzie, nie? No idzie, no ci mówię, że idzie i będzie szedł. Jak jest coś zrobione z głową,
to będzie szedł. Ja powiem Ci szczerze, że już wiem na tym etapie, że nie trzeba będzie robić żadnych poprawek. Bo jeżeli cała skala obrotów to idzie i generalnie nie czujesz takiego zadławienia, czyli czujnik spalania stukowego nie wykrył stuku, więc nie opóźnił mu tego zaponu, bo było, bo często było tak czuć, że jeżeli przesadziłem z zaponem, to wiesz, orałem i to nagle było takie, wiesz, i znowu się odetkał, nie? No, a później patrzę na logach, że kuźwa, cała tablica na czerwono. Mhm. Znaczy przerwę, no. Jedziemy prosto, bo ja tak się wypuściłem. A, tak się wypuściłem. No to jedź tam, gdzie ten wyjechał. Tam za nim? No jedź se w prawo i leźnij. Fajnie, co? No kurna, ja to w ogóle... Pamiętajcie, że tutaj silnik ma przebiegu pół miliona, a może mieć więcej, bo tutaj liczniki były wymieniane i inne historie, także... Może mieć nawet 700 tysięcy, skąd ja mogę wiedzieć? No. A zapierdala? No kurna, nie ma... Jak 2,8? No, olej już, ale co z tego? No to jebanie. Trzeba dolewać i mieć w dupie. Ale fajnie, fajnie, że się cieszysz, ja też się cieszę. Jeszcze ja uważam, że ten, że ogólnie, jeśli chodzi... Co zrobić w silniku M52, który jest seryjny, żeby mu podnieść moc? Najtańszym kosztem. I to już jest sprawdzone, nie ma sensu więcej robić, bo większe to są koszta. Czyli tak, kolektor od M50 B25 sący. No teraz chodzą trochę, o minimum 500, to ja uważam, że taki kolektor trzeba dać, jeżeli jest zdrowy. No tyle, no trzeba to kupić, wsadzić do tego silnika. Pierwsza rzecz, wywalić odmę. O, pardosik. To coś odwaliłem. Wywalić odmę, albo zrobić przynajmniej tak, jak była seryjnie w M50. Czyli, żeby nie ssał jej kolektor, żeby nie była na podciśnieniu, tylko żeby była przed przepustnicą. Albo wywalić to w cholerę do jakiegoś oil kasztanka. Ja mam zrobione, nie? No tak, ty masz seryjnie takie w M50. Tak. Albo wywalić tą odmę gdzieś do jakiegoś oil kasztanka i nie dopuścić do tego, żeby podciśnienie z kolektora pozwoliło zassać sobie olej z miski. Nie? Buźwa, że tu przejechał na tym, a się mało nie zesrałem w gacie ze strachu, że coś tu wyjedzie. Pierwsza rzecz, czyli ten kolektor. Co tam, kuźwa, można było dalej? No jak już nie dotykamy silnika ani nic, to ewentualnie kolektor wydechowy i przelotowy tłumik na rurze 60 mm, tak, prosto. Jeden przelot wystarczy, nie? Po dwie rurki, już nie zagłębiając się w ten temat, co by było lepsze dla kogo, ja powiem, co ja praktykuję, czyli ten kolektor z sącem 50B25, rura jedna na przelot z dwoma tłumikami przelotowymi, 60 mm i budujesz sobie wydech po prostu. Tak, żeby on był jak najbardziej prosto i żeby nie miał jakichś tam po prostu zagięć takich typowo januszowych, żeby był płynny. I w tych samochodach daje to najlepszy efekt, po prostu. Nie ma sensu więcej dłubać, no chyba, że ktoś ma worek kasy, no to może sobie zrobić i porting głowicy, i większe wałki, znaczy większe, no customowe wałki może sobie zrobić. ITB, jak go stać, jakiś tam kurna wydech z kwasu, la Boga obliczony i tak dalej. Wyjdzie go do 20 tysięcy, a przyrostu będzie miał kuźwa latem 30 koni, więcej. No może 40. No dobra, z litra można wyciągnąć 100 koni, tak. Czyli kolektor M50 ssący, B25, kolektor wydechowy. No można zostawić seryjny. Morfin do kurwiatora lata na seryjnym, a ma 5 sekund do setki. No. Właśnie. Ale kolektory wydechowe na przykład z M50 są o 2 mm większe niż w M50. No właśnie, to też są... Ja to mierzyłem. O 2 mm są większe. Dawaj tędy. No tak, to może być, że są dwa. Coś tam jest w tym temacie, ale... No. Widzisz? Pięknie. No. Coś tam jest w tym temacie, że te M50 kolektory wydechowe z M52 się trochę różnią. Ale kurna, no ja akurat to nie wnikałem, ja po prostu wziąłem jakieś kolektory Teatechniksa, co sobie kupiłem tanio od kolegi, rozwierciłem mu po prostu gniazda. Tak. A jedź prosto. Prosto? Prosto, dawaj, bo on tu już chce skręcić, już się wkurwia. Już czułem tą jego presję. No coś mi tak... Kolektory wydechowe można zostawić seryjne, chociaż no te, no niby te barany coś tam przynoszą. Na pewno coś przynoszą, na pewno muszą coś dać, bo są tak jakoś zbudowane, chyba że są zrobione chujowo. No akurat ja wsadzałem ich kilka, jakieś tam przyrosty były tej mocy, ale na przykład nie były jakieś tam stosunkowo duże, tak jakbyście mieli hybrydową turbosprężarkę założyć, nie? To czuje tylko użytkownik, taki, który jeździ tym na co dzień i się chrzczypie o każdy koń, no to może się z tym faktem po prostu chyba jakoś, wiesz, pogodzić, że ma te kolektory i ola Boga. Zajebiście szczęśliwy z tego powodu, nie? Ale najtańszy koszt, tak jak powiedziałem, sący, kolektor i program. Nic więcej.
No wiadomo, program. No czyli teraz, coś takiego. Ale tak ci przerwę jeszcze. No? Jakbym teraz miał ten z B25, z M50 ten kolektor i przy tym co teraz robiłeś, byłoby jeszcze lepiej? Tak. Aha. No. Byłoby na pewno. No tak mi się wydaje, nie? Tak, tak jak odczuwam, chociaż. No, dobra, weź do tyłu. Kurwa, bo zapomniałem, że ty nie wiesz, gdzie jesteś. No właśnie. Dobra, musimy zawrócić, tak ogólnie, nie? Znaczy ten kolektor, no dałby coś. Dałby co, moim zdaniem coś by dał, chociaż powiem ci, że i tak jest ładnie. I tak jest ładnie. I tak jest ładnie i na taki auto daily zostaw se to. O, tak. Więc jeszcze tańszy temat, czyli kolektor od M50B20. 50. Który kosztuje 50 zł. Tak. Ale to, że sobie go wsadzisz... Nie będzie działać. No, jakoś tam będzie tak, jak ty sobie jeździłeś, nie? Ale po programie jest jeszcze lepiej. Tak. Tylko musi być ta plansza, żeby to działało. No, i oczywiście na... paliwo 9.8. Tak, koniec. 9.8. Albo gaz, nie? No, na gazie też strzela w sumie, bo tak jak schodzimy z obrotów. No tak, będzie strzelał, ale nie będzie takiego ognia. No, ale sam strzał też jest spoko. No tak, strzały będą większe moim zdaniem na gazie. Niż na benzynie. Ale będzie mniejszy ogień. Tak, nie? No właśnie. Czym to się różni, już nie wiem, chemikiem nie jestem, ale tak to po prostu jest w praktyce. No, to mi tutaj tak pisze ładnie. Miłego dnia i udanej drogi powrotnej. Nie wiem, nie znam. Ja też nie znam. Ale chyba poznam. Fajna? No, nawet powiem ci tak. Przyjemny. Przyjemny. No chyba to no. Idziemy prosto? Prosto, no tak, zapomniałem, że ty nie wiesz, gdzie jesteś. Dobra, daj mu tutaj miodu. Bobu, kurwie! I cyk. Ua! Dobra, o! Malina, hamuj! Dobra, tutaj masz, nie masz pierwszeństwa, więc zwolnij. Aha, no właśnie. Jadą wariaty. No dobra, i tam już dalej wiesz, jak jechać. Nie? Dobra, żegnamy się czule, serdecznie. O, poszedł bokiem. Kurwa, się wstaje. No. Wstaje jebany, nie trzeba mu strzelać. Nie. No widzisz, więc ten moment mu podszedł trochę i fajne to jest właśnie uczucie, jak na takim lekko wilgotnym asfalcie. Gdzie, tutaj możesz w lewo? Sobie, tak, tu w lewo. Możesz sobie zapiąć dwójeczkę, przyspieszać i tak ci dupeczka fajnie ucieka na rzecz. No proszę, jaki wariat. Nie mógł wytrzymać. To jest wariat. I on tak będzie wracał 500 km do domu teraz. No. Hamuj zabudowanym 50. Jedziemy 50 na godzinę, jakby ktoś się pytał. No. Także polecam. No. A ja siedzę tu, bo nie mam prawka, bo mi zabrali. Po prostu. Za prędkość, tak. A ja cię mogę wozić. No. To jest temat. No, nie ma problemu. Wpadaj codziennie. Możesz wpadać. A codziennie. Prosto? Prosto, tak, no. Kto ma pierwszeństwo? Nie wiem. Ty masz pierwszeństwo. Ogólnie mi to zabrali prawko, jak pojechałem po czwarty silnik do Borysa. I dlatego stwierdziłem, że trzeba z tym chujem skończyć. Po prostu. To jest jakiś sygnał, że ja nie mogę już dubać w tym samochodzie, bo już się nabujałem w nim, kurna, tyle tych remontów. Jechałem, bo już następny silnik, czwarty już, używany. Już bo chciałem wsadzić, już miałem go dosyć. I cyk, prawko. Nabrane. 127 na 50. Jakże mi przykro. Ale kuźwa bezczelne to było, bo jechałem i jeszcze tak mówiłem tak kilka minut wcześniej, że no kurna zajebista. A tu miałem się skręcić. Dobra, chuj. Zapomniałem, że on kurna nie wie, gdzie jest. Pojechał do Warszawy i się... Skręć w lewo i staniemy przy stepie, nie? I tak mówię, jadę sobie, kurna, mówię, pola, lasy. Normalnie widać, widać, wiesz, z takim... Tak z oddali, że już jakaś łania biegnie, czy jakaś sarna, czy cokolwiek innego, czy jakiś łoś ma wyjść na drogę, to już będziesz wiedział pół kilometra wcześniej, nie? Więc można ciąć. Prościutki asfalt, pod góreczkę, nagle znak, teren zabudowany, górka i w dół dalej taka sama trasa, człowieku, nic się nie zmieniło. I tak z oddali patrzę, o kurwa, bagiety. Zatrzymaj się tu. I cyk, zamknięte. Kurwa, prawo jazdy. Zamknięte. O, zamknęli. O, jasna cholera. Nie było o czym gadać w ogóle, kuźwa. Nie. Chciałem dać w łapę, nie chcieli. Kuźwa mać. Co za kraj? Niedobre milicjanty. No, niedobre. Bagiety. Tak, że... Działali zgodnie z prawem. Tu w lewo. Kurwa, zapomniałem, że ty nie wiesz, gdzie jesteś. Kurwa, ten zapał to. Dobra, jedź tam dalej, no. Dobra, chyba się już kamerka prawie przerwała. Dobra, no to cyk. Cześć. Wiedzieć w końcu, jak to jest. Czekaj, to jeszcze o tym powiemy. No właśnie, czyli... Na wolnych obrotach nie ma, nic się nie zmieniło. Tak, do 3000 nic się nie dzieje, spokojnie, nic nie słychać, nic nie szczela, komuś by tam przeszkadzało, także do domu wracasz wieczorem po pracy, sąsiedzi nie słyszą.
No. A tu nagle jeb, krzyżówka, do odciny, dwuja strzałów. I jesteś demonem. Tak. Po prostu. I niszczysz wszystko dookoła. Dajesz bobu, miodu. Tak. I jest fajnie. Miodu. I auto jeździ, zapierdala. A jak chcesz tu jechać, to jedziesz spokojnie, nie? No. A właśnie, bo tak, po, ja zauważyłem, że no jak wgrywali tam ludzie też softa i tak dalej, to już na wolnych obrotach samochód miał inny dźwięk, miał taki bardziej potężny wypiar też, nie? Wynika to po prostu z przyspieszenia zapłonu też na wolnych obrotach, nie? Ja też tak jakby, no jeżeli masz przyspieszony zapłon w tej skali, no to on też będzie się szybciej wkręcał na obroty, nie? Już tak, kurwa, co ja, do czego dążyłem? A no będzie się szybciej wkręcał na obroty, ale nie jest konieczne też przyspieszanie tego zapłonu właśnie na wolnych, żeby on sobie chodził tak basowo. On może być właśnie takim cichym zabójcą. Tak. Że on będzie sobie chodził tak, jak sobie chodził wcześniej, ponieważ zapłon przyspieszymy tylko tam, gdzie on jest faktycznie potrzebny. Czyli nie? Od połowy wszystko się zaczyna dziać. Dzieje się mniej więcej, znaczy już się trochę wcześniej się dzieje, bo to zaczyna wstawać tak od 2000 już, nie? No. Ale zaczyna wstawać tak, że ty to odczuwasz. Tylko tak troszkę już się zaczyna coś robić i liniowo zaczyna sobie coraz mocniej, coraz mocniej. Ale na przykład na postoju nie ma sensu, no bo jaki jest sens dawania większego poweru silnikowi na postoju? No właśnie, co to? Daj spokój. Nawet można było mu jeszcze opóźnić zapłon, żeby on był jeszcze cichszy. Jego by w ogóle by nie było słychać. Aha, no właśnie. Ale tak. Można kiedyś coś takiego zrobić, nie? Mhm. Że on będzie taki cichutki, że nie będzie nic chodził, a jak mu dodasz, to będzie kurwa... Tak. Od razu kuźwa. O, to by było fajne. To jest ciekawe. No. Tak się można zrobić któregoś dnia. No, także polecam tego Allegrowicza, jak to się mówi. Tego Allegrowicza, tak. No. Znaczy nie, ja to mam w dupie, że ktoś przyjedzie, czy nie. To ja powiem ci szczerze. Ja to przyjechałem w dobrej woli, sam 500 km. Przywiózł flaszkę, napiliśmy się. Tak, napiliśmy się, pogadaliśmy. Jak nosacze dwa. No jasne. Z naczelnikiem sobie pogadałem. Może tak, bo to szkoda czasu jest naprawdę ten... Kurwa, udowadniać ludziom, co jest dobre, a co złe. Niech się sami przekonają. Tak, ktoś chce mieć, kuźwa, zrobiony, wystrojony samochód. Ja serdecznie zapraszam. Tak. Ale ten, to nie jest to samo, co gotowiec, od razu wam mogę powiedzieć. Znaczy ile inne pierdółki. A to już nie wnikam, kuźwa. Wyjebane mam na to, już nie chcę się tak zagłębiać szczegóły. Tak. Ale to nie ma sensu. Po prostu to kurwa nie ma sensu. Koniec, kropka. Ja jestem zadowolony. A jak ktoś mi coś będzie próbował podważać, no to ja mam na fajne dowody na... I screeny z rozmowy, więc nie wiem, czy to warto w ogóle wypuszczać, robić smród gówno i gówno burzę, naprawdę. Bo... Ale to, co ja posiadam, to jest naprawdę śmieszne i by przewróciło po prostu wszystkich tych, którzy sobie wgrywali takie programy do góry nogami albo i kołami. A dupa by ich zaszczypała strasznie. Chociaż może i nie, no bo czuliby się poszkodowani po prostu, nie? No dobra, tyle. No tyle w temacie, także... Dobra, no to cześć. Trzymajcie się, hej. No i ci powiem, że przechuj teraz jest. Zapierdala na tej piątce, człowieku, jadę 140, pedał w podłogę, jest zaraz 180. Normalnie miata fotel na piątce przy tych prędkościach. Takie małe odejście. Nie wiem, coś ty zrobił, ale normalnie...